serdecznie w nowym filmie. W dniu, na który bardzo czekałam, bardzo długo, dłużyło mi się, słuchajcie, do tego dnia i chciałam, żeby nareszcie nadszedł. O czym mówię? Otóż, słuchajcie, dzisiaj jedziemy na działkę, jedziemy ze zwierzakami, jedziemy po pracy. Sorry, że mam takie rumieńce, ale powiem wam, że mój dzień jest mega zabiegany. Przyszłam po prostu na chwilę zrobić make-up i z wami pogadać. Powiem wam, że ostatnio dużo się dzieje w moim życiu i w mojej głowie. Jestem zmęczona i widzę, że to po mnie widać. I potrzebuję świętego spokoju. Po prostu potrzebuję się odciąć, zmienić otoczenie, wyjechać, napawać ciszą, spokojem, tym, że czas wolno płynie. No. Także bardzo się cieszę, że nareszcie ten dzień nastał, że jedziemy. No ale tak jak mówię, zanim to jeszcze praca. Teraz udało mi się w przerwie wyrwać, zrobić make-up i zaraz lecę dalej. Natomiast zrobię make-up i od razu, wiecie, będę mogła już sobie kosmetyki spakować. Jestem już po treningu, dzisiaj był trening góry. W ogóle muszę wam coś opowiedzieć z trenerem. Dlatego, że mówiłam wam w pierwszym filmie o oszczędzaniu, że zastanawiam się, co zrobić z trenerem, czy zrezygnować na jakiś czas, ale bałam się tego, że jak zrezygnuję na jakiś czas, to ceny wzrosną i tak by faktycznie było. Więc już sama ze sobą podyskutowałam, że nie zmieniam nic, zostaje tak jak jest, że chodzę na treningi siłowe, bo ja bardzo treningi siłowe lubię. No i teraz tak, już podjęłam tą decyzję, jakby przemieliłam ją sama ze sobą, upewniłam się w tym, że to jest po prostu dobra decyzja, najlepsza dla mnie. No i słuchajcie, przychodzę na trening po przerwie, bo miałam właśnie taki czas na przemyślenia, zrobiłam sobie troszkę przerwy w treningach siłowych. I trener mi mówił, że nie ma dla mnie dobrej wiadomości, ale ceny wzrosły. No i słuchajcie, sprawa się sama rozwiązała. Mam jeszcze kilka treningów w tym pakiecie i później będę chodzić sama. Nie jestem zbytnio zadowolona z tej sytuacji, ale stwierdziłam, że no skoro tak, to jest po prostu znak. Już bardziej wyraźnego mieć nie będę. No i teraz te treningi, które mamy, które nam zostały, poświęcamy na to, jak ja się śmieję, żebym nie mógł wypuścić spod swoich skrzydeł i żebym się nie pozabijała. Jakby ja doświadczenie w treningu siłowym, na maszynach, na wolnych ciężarach mam i wiecie, ja chodzę wiele lat już na siłownię i to też nie jest mój pierwszy trener. No ale chcemy coś tam trochę doszlifować, dopracować i będę chodzić sama, bo powiedziałam, że nie, jakby dla mnie to już ta cena jest wystarczająco zaporowa, to jest maksimum. No niestety wszystko drożeje, tak jak on powiedział, inflacja, więc niestety. No więc nawet nie miałam wam kiedy tego powiedzieć. Więc słuchajcie, teraz właśnie wszystkie te treningi, które z nim mam, to trochę takie pożegnanie, no plus wypuszczenie mnie spod jego skrzydeł, więc bardzo się teraz przykładam. Znaczy zawsze się przykładałam do techniki, tylko wiecie, ja teraz wiem, że będę znowu zdana na samą siebie, więc więc staram się zapamiętać jakieś ćwiczenia, jakieś sobie trochę powybierać. W głowie już sobie, wiecie, trochę robię plany treningowe, bo nie wszystkie ćwiczenia mi odpowiadają. Niektórych maszyn nie lubię, przy niektórych ćwiczeniach nie czuję mięśni. No i generalnie mam teraz, słuchajcie, taki intensywny mentalnie czas na siłowni. O, to chciałam powiedzieć. Jakoś się udało. No, więc to. Poczekajcie, podkład mam, gąbkę mam, puder mam. Pędzelek do pudru jest, bronzer jest, teraz rozświetlacz. Więc tak, wiele z was ciekawiło w ogóle, co zadecydowałam z trenerem, więc byliście tutaj ze mną przy tej decyzji, no może nie od początku, no ale uczestniczyliście i razem dywagowaliśmy. No ale po prostu sprawa się sama, słuchajcie, wyjaśniła. Niestety rezygnuję z trenera. Znaczy już zrezygnowałam, tylko mam jeszcze kilka. O ja, co tak jest? No halo. Tylko mam jeszcze kilka treningów do wychodzenia.
No, co dalej? To muszę sobie zrobić brwi. I mam tutaj jedno puste opakowanie, o którym zaraz wam powiem, tylko się już skupię na brwiach. Mam ze sobą kawę, jakaś jestem taka, pewnie widzicie, że jestem taka, niby mam energię, ale trochę jej nie mam. No, myślami jestem gdzie indziej, ale ciałem z wami i mam nadzieję, że po tej kawie to już jednak i myślami tutaj będę. Mam po prostu dużo pracy i wiem, że zaraz, wiecie, muszę lecieć i tak dalej, więc... Więc się staram streszczać. W ogóle mam nadzieję, że nie przeszkadza wam dźwięk, bo za oknem koszą trawę. Pewnie ostatni raz w tym roku. I oczywiście ja musiałam, wiecie, trafić z nagrywaniem w ten czas, ale no to taki klasyk. W każdym razie, no jedziemy, słuchajcie, dzisiaj na działkę. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego powodu. Mam nadzieję, że droga nam minie w miarę szybko. Ale jeszcze mamy dużo rzeczy do wyniesienia, bo też mam dla mamy jakieś rzeczy nasze, wiecie, bułki kuweta, chcemy jej wziąć drapak, żeby się czuła możliwie jak najlepiej tam, żeby jej to nie stresowało, chociaż ona jakoś, jak jest z nami, to zbytnio zestresowana raczej nigdy nie jest, bardziej ciekawska. Natomiast wiecie, mamy dużo rzeczy jeszcze do spakowania, ja mam całą listę spisaną rzeczy, które muszę wziąć i zaraz będę robić, wiecie, taką kubkę i w wolnych chwilach po prostu do niej dorzucać. No ale tak to wygląda, dobra. Kawy łyk dzisiaj. Dzisiaj tego potrzebuję. W przepięknym kubku z Florencji. I tak, no może sobie, wiecie co, błyszczyk tak na szybko. Może go w ogóle ze sobą wezmę, to ten z Eveline. No, także dobra, kosmetyki tutaj już mam a nie, wiecie co, lubię go, ale go nie lubię, bo on trochę wychodzi z opakowania, więc on musi stać w pionie. O kosmetyku, o którym chciałam wam powiedzieć, już wam mówię. Słuchajcie, oj, nie leć gąbko. To jest maseczka do twarzy z Body Shopu i to jest taka kazowa Intense Awakening Mask. I wiecie co, ona jest wyrównująca koloryt, ona jest kawowa. Faktycznie czuć w zapachu kawę, ma te ziarenka z kawy. Cudownie wyrównuje koloryt. Niestety wszystko to już jest wylizane do dna. Wczoraj robiłam sobie długą kąpiel, właśnie zrobiłam sobie maseczkę. I powiem wam, że to już jest moja trzecia czy czwarta miniaturka maseczki z Body Shopu. Teraz mam jeszcze w zapasie taką glinkową, też taką malutką. I jeszcze taką chyba z owsem? Nie pamiętam, bo ona jeszcze stoi nowa i jej nie używałam. I powiem wam, że wszystkie maseczki z Body Shopu, jakie ja testowałam, były naprawdę zarąbiste. I tutaj to też ja kiedyś mam... Ja robiłam... Czy to nie jest w ogóle maseczka z tego? Z kalendarza adwentowego? Bardzo możliwe. W każdym razie ja kiedyś testowałam ją z wami i wy zauważyłyście i faktycznie ja później dopiero na filmie zwróciłam na to uwagę, jak ona pięknie wyrównała koloryt. I powiem wam, że nie miałam z Body Shopu maseczki, która by była beznadziejna, bo nawet te w płachcie są mega fajne i ja widzę różnicę pomiędzy tymi z Body Shopu a tymi koreańskimi. Ja kiedyś polecałam wam z Body Shopu w płachcie taką z witaminą A albo z owsem. Nie chcę tutaj teraz, wiecie, spalić, ale cudownie skóra po niej wyglądała. I ta kawowa, naprawdę super. I zastanawiam się, wiecie, to ta z glinki też jest taka mega oczyszczająca, z glinką. Jest mega oczyszczająca, tylko że ona mi troszeczkę zasycha w tym opakowaniu. I ja bym się nie pokusiła o zakup dużego opakowania, bo bałabym się, że mi to przyschnie. Natomiast, kurczę, powiem wam, naprawdę fajne są te maseczki, więc jeśli macie maseczki z Body Shopu w dużych opakowaniach, to dajcie mi znać, jak wygląda konsystencja, czy one nie zasychają, bo przyznam wam szczerze, że to jest jedna w ogóle z lepszych maseczek, jakie ja używałam ever, a musicie wiedzieć, że jakieś miałam fioła na punkcie maseczek. No, ta jest bardzo fajna, ale mówię wam o niej dlatego, że chcę wyrzucić to opakowanie. Mam inne i na razie tamte będę zużywać, natomiast ta jest gdzieś z tyłu mojej głowy ciągle, więc może kiedyś jak będę poszukiwać maseczki, jak już zużyję po prostu to, co mam, to bardzo prawdopodobne, że słuchajcie, skuszę się na tą z Body Shopu. Tylko właśnie jestem ciekawa, jak one w tych większych opakowaniach, bo wiecie, to jest miniaturka, jak one w tych większych opakowaniach by się...
wraz ze zużywaniem zachowywały w środku, w tym pudełeczku, żeby nie zasychały. Ta raczej nie, ale ta z glinką to mam wątpliwości, chociaż tamta super, słuchajcie, oczyszcza. Ta skóra jest taka wygładzona, ciężko ją zmyć, jest taka wygładzona, promienna, aż taka titu, titu. Wiecie, o co mi chodzi. No, a z tamtą jeszcze niedoskonałości są ukojone, więc też jest super. No ale na tamtą dużą to raczej bym się nie skusiła, bo bałabym się, że zaschnie po prostu. Więc dajcie mi koniecznie znać, jak macie doświadczenie. Raz jeszcze Wam pokazuję i leci do kosza. Zużywam, nie kupuję. Lecę, słuchajcie, do roboty. Widzimy się na pewno później. No i dobrze, moi drodzy, za mną widzicie rzeczy same potrzebne, ale już są też ubrania i dodatki. Na obiad dzisiaj pinza. Krzysiek stwierdził, że zje ze mną. Mam mozzarellę, zostawiłam sobie trochę pomidorów z zupy pomidorowej. Mamy szynki, mozzarellę mówiłam. No i mamy grana padano na to, więc myślę, że to będzie super obiad. Także my już jesteśmy prawie gotowi. Musimy jeszcze pozanosić to do samochodu, bo na raz plus zwierzaki to się na pewno nie zabierzemy. W każdym razie, proszę bardzo, trochę tego jest, a pamiętajmy, że jeszcze nie ma kuwety. Sorry, że tak się śmieję z tą kuwetą. A, i Krzyśka plecak jest na korytarzu. Sorry, że tak się śmieję z tą kuwetą, ale ona naprawdę jest duża. Więc tak, cieszę się bardzo, Bułka jeszcze śpi. Nie mogę się, słuchajcie, doczekać już. Jeszcze muszę tylko taką naszą małą lodówkę przewoźną, przenośną, turystyczną zapakować, bo tam będzie ich jedzenie, nasze jedzenie. No i tak, już praktycznie, myślę, że 85% już mamy. Także wstawiam na szybko pinzę do piekarnika i już bliżej niż dalej. Mega się ekscytuję. Przełożyłam szynkę. Czy znacie taki patent z tymi wkładami chłodzącymi? Je można kupić w każdych sklepach. Ja mam taką, wiecie, zwykłą, klasyczną lodówkę turystyczną. Na dół sprawdza się super psi bufet zamrożony, więc daję psi bufet i chowam nasze jedzenie. Słuchajcie, jesteśmy już gotowi, mamy kuwetę, koszyk, bułki, domek, przez który musi przechodzić, żeby się czuła dobrze, lodówkę, ekspres, zwierzęty tam są, także w drogę. Jesteśmy, słuchajcie, na naszym ulubionym postoju i tutaj mamy dwa zwierzęta. Maniuś, ojciec chce ci dać pseudomięso. Zobaczcie, kocica poszła do łazienki, zaraz matka też idzie, ojciec zje sandwicha i moja kochana, tak lubię, słuchajcie, z nią jeździć, jest złoty kot. Zablokowałaś samochód? Tak, samochód jest zamknięty od kiedy startowaliśmy. Nie mówiłam wam, ale słuchajcie, musieliśmy wrócić, już na wylocie z Warszawy musieliśmy wrócić, bo zapomnieliśmy szelek dla Bułki. Krzysiek mówi, dobra, już jedziemy, ja mówię, o nie. Ja bardzo chcę, żeby ona, wiecie, sobie połaziła po trawie, tam są szyszki, igły, dużo zapachów. Ja bardzo chcę, żeby ona tego doznała, więc wracaliśmy, ale przyznam wam szczerze, że jestem zmęczona. Jeszcze około godzinka, tak mniej więcej. Jest duży ruch. No, także zwierzątka, pogoda dopisuje. Ponoć w Warszawie już się chmurzy, bo mnie nie mam. Coś chcesz dodać? Nie będę cię pokazywać. Krzysztof się szmaci, powiem wam szczerze. Adam, koteczka. W tę stronę. Koteczka, dupeczka. Niż w którą? Boże, będę teraz ją tak nagrywać, jak piękny ogonek jest. Moja kochana. No, także chyba odezwiemy się już, jak będziemy na miejscu. Ja oczywiście mam co? Iced latte. Piwo. Potrzebowałam tej drugiej kawy. Właśnie chyba poszła do łazienki. Słuchajcie, jak ja kocham tego kota. Była właśnie w kuwecie, wybaczcie, nie nagrywałam, a teraz sobie siedzi w swoim domku. Ryzie bardzo. Oczywiście, wiecie, na czas podróży zaraz ją zamkniemy w transporterze, ale,
To po prostu jest niesamowite. Tak, ty też byłeś na opróżnieniu zbiorników. Tu słuchajcie, gdzie hamak dla mamy, no dużo rzeczy. Co, ty do kotka chcesz? Nie pójdziesz do kotka, Mimilek. Jesteśmy, słuchajcie, dojechaliśmy. Przyszłam z Maniutkiem się przywitać z jeziorem. Bułka z Krzyśkiem w samochodzie stwierdzi, Krzysiek stwierdził, że nie chce mu się wychodzić, więc posiedzi z Bułką. Wow, więcej wody jest, nie ma już dmuchańca na jeziorze. Czyli ja już jestem zadowolona. Nareszcie. Puste jeziorko. Jutro z samego rana, jeszcze nie wiem, ale albo pójdę biegać i przybiegnę tutaj, albo przyjdę na spacer z Mariuszem. I ten zapach powietrza. Cieszę się, słuchajcie, myśleliśmy, że zdążymy na zachód słońca, ale niestety staliśmy w dwóch gigakorkach. Ale cieszę się, że i tak udało się jeszcze przyjechać. Jeszcze nie jest mega ciemno, także chwilę sobie tu pochilluję, pocieszę się. Jedziemy do domku. Mama mi napisała, żebym uważała na wjeździe, dlatego że słuchajcie, u nas na wjeździe rosną grzyby, więc nie chciałabym przejechać dobrych grzybów. Zobaczymy jak tam. Słuchajcie, no my już po kolacji jesteśmy. Ogon chodzi z zaciekawienia. Rozpakowani już. Jak widzicie, Maniusiek żyje swoim najlepszym życiem. Kitusia już zjadła. Już była w kuwecie. Tutaj słuchajcie, zrobiliśmy jej domek. Wzięliśmy jej wszystkie kocyki. Ale no patrząc na ogon, to był chyba strzał w dziesiątkę. Co prawda, no już dzisiaj jest ciemno, dzisiaj z nią nigdzie nie wyjdziemy. Natomiast jutro na pewno z samego rana. A ja teraz odgrzewam zupę. Jemy chlebek, także... Cieszę się bardzo, że dotarliśmy. Maniuś oczywiście nie jest głodny, bo nie ma czasu, ale kot zjadł, także fajnie. Ale pachnie powietrze. One, two, three, four. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am unknown, how to move on without you. I got everything I need, but not what I wanted. 'Cause I just wanted you. And if I could, I'd leave the city too. I don't blame you. And I should call you, see what you've been.